Wieloletnie niedoinwestowanie i odsuwane na bok decyzje o potrzebnych cięciach korekcyjnych spowodowały, że dziś świdnickie parki dalekie są od ideału. Lista zaniedbań jest długa, ale nie niemożliwa do nadrobienia. Czy jest szansa, by do świdnickich parków powróciły czasy świetności? Jak ocenia Pan kondycję świdnickich drzew? Stan świdnickich drzew jest słaby, wręcz tragiczny. Drzewa są bardzo rzadko pielęgnowane. Mamy dużo parków, bo mamy 11 parków, drzew jest bardzo dużo, ale z każdym rokiem drzewa się rozpadają. Nawet jak są jakieś próby rewitalizacji parku, to jak przykład ten park, no ten park został po prostu zniszczony, jeśli chodzi o drzewostan. To była rzeź parę lat temu, jakby ktoś jeszcze pamięta, zdjęcia można zobaczyć, to wszystkie drzewa były ogolone na kikuty, 100% aparatu asymilacyjnego ściągnięte. Nie wiem, jakimś cudem 4 albo 5 starych drzew się tutaj ostało w sposób taki nietchnięty. Jest bardzo dużo do zrobienia. Pozostałe parki to nawet nie ma gdzie usiąść, są strasznie zaniedbane. Drzewa przy drogach są ogolone na kule. Czy są na terenie Świdnicy takie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców? Oczywiście, takich drzew jest bardzo dużo. W każdym parku byśmy mogli znaleźć po kilka przykładów takich drzew. Niektóre drzewa w ogóle są martwe, całe na pniu. Takie drzewa trzeba jednak już wycinać. Są drzewa, które mają rozwidlenia V-kształtne, które się rozchodzą. To są drzewa, na których należy zamontować wiązania elastyczne. Zagrożenie bezpośrednie życia jest duże. Co każdą wichurę jakieś drzewa wypadają. Jakie są koszty pielęgnacji jednego drzewa? To wszystko jest związane z wielkością drzewa i w terenie, na jakim takie drzewa się znajdują. No ale nawet może być od 100 zł do 1000. W niektórych przypadkach, jak są drzewa duże, ogromne, trzeba montować wiązania, robić specjalistyczne zabiegi, no to są już nawet w tysiącach. No ale takie drzewa jak tutaj u nas w mieście, to 200-300 zł to jest taka cena takiej podstawowej pielęgnacji na takich średnich, małych drzewach. Jak oceniłby Pan stan drzew w świdnickich parkach? Stan drzew w świdnickich parkach dzisiaj jest wysoce niezadowalający. Mówię o tym, ponieważ jesteśmy po przeglądzie stanu drzewostanu w świdnickich parkach, który dokonywaliśmy w przełomie miesiąca czerwca i lipca. I rzecz, która mocno zastanawia, to liczba tych drzew, które już od dawna uschły, tworzą bezpośrednie zagrożenie w obsłudze ruchu pieszego i które postanowiliśmy niezwłocznie wyeliminować. To dotyczy również tych działań, które związane są z koniecznością dokonania korekcji drzew, które posiadają dużo posuszu, w taki sposób, aby matki z dziećmi mogły po parku chodzić bezpiecznie. Z tych informacji, które mam na ten moment, w 4 świdnickich parkach eliminacji wymaga około 200 drzew. One są w tej chwili inwentaryzowane. Sporządzamy w tej chwili wniosek do starostwa o zgodę na wycinkę. Ta procedura, myślę, że zakończy się skutecznie zleceniem wykonawcy, którego wyłonimy w drodze przetargu, gdzieś na poziomie początku miesiąca października. Czyli na przełomie miesiąca października, listopada powinniśmy te elementarne zasady bezpieczeństwa w parku poprawić. Nie ograniczamy tych działań jedynie do koncept absorpcji uwagi na drzewach. Jesteśmy w trakcie zakończenia procedury przetargowej związanej z możliwością lokalizacji 3 nowych placów zabaw i za chwilę w Parku Sikorskiego, mam nadzieję, że na przełomie miesiąca września i października, już albo niestety dopiero, jak również w Zaułku Kasztanowym i na Zawiszowie, w Plastrze Miodu zobaczymy nowe place zabaw, które powinny ucieszyć dzieciaki. Ale wracając do zieleni, mówię, przy świdnickich parkach nie zapominamy o tym, żeby te parki również uzbrajać w place zabaw. Jakie kwoty przeznaczane są na pielęgnację drzew w parkach? Jakie były do tej pory? Do tej pory budżet parków oparty był głównie o
rzeczy związane z utrzymaniem czystości i koszeniem traw. Możemy powiedzieć, że do tej pory w parkach wydawano kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Rok ubiegły chyba zamknął się kwotą około 100 tysięcy złotych. Pozwoliło to na usunięcie łącznie kilkudziesięciu drzew. I powiem tak, gdyby to był jeden rok, to powiedziałbym, że to nie jest liczba duża czy mała, tylko liczba pewnie w stosunku do wszystkich liczb drzew, które spotykamy w parku, właściwa. Natomiast no, mamy poważny poziom zapóźnień z lat, kiedy tych działań w ogóle nie było. No, przykładem są ostatnie anomalie pogodowe, które pokazują, że taka gospodarka systemowa związana z konsekwentną korekcją drzew, realizowana w pasie drogowym, spowodowała, że w pasach drogowych, po tych ulewach, żadne drzewo nie spadło na drogę w sposób utrudniający ruch, no jak się ewentualnie suche gałęzie. Natomiast w parkach straciliśmy bodajże 28 drzew. Co się zmieni w najbliższym czasie? W tym roku zamierzamy zlecić przygotowanie koncepcji zagospodarowania obok Parku Centralnego jeszcze takich co najmniej dwóch, trzech parków. Dokonujemy w tej chwili wyboru, które i w jakim rozmiarze, a to po to, żeby w pierwszym kwartale przyszłego roku, kiedy rozpoczną się nabory wniosków, które mam nadzieję taką rewitalizację również umożliwią, żebyśmy mogli skutecznie wystartować i ten program materializować już w odniesieniu do 2016 roku. Natomiast biorąc pod uwagę te pieniądze, które Rada obecnej kadencji przyznała na utrzymanie parków, zaczynamy również identyfikować te miejsca najbardziej niebezpieczne w obszarze ruchu pieszego i one są w tej chwili inwentaryzowane, wyceniane i zlecane do realizacji. Przykład takich działań znajdziecie Państwo w Parku Ułańskim, gdzie w jednym z zaniżeń nawierzchni alejki parkowej angażujemy dosyć duże środki w ustalenie nowego przebiegu.